Hej siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry Farming Simulator 22 na moim kanale. Na samym początku przypomnę wam, moi drodzy, o zostawieniu łapaczek w górę i subskrybowaniu kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. W ostatnim odcinku zajmowałem się ponownie tym swoim nowym polem, czyli obszarem numer 54. Jak widzicie, obszar jest już praktycznie całościowo zrobiony. Zostało nam jeszcze oczywiście tylko chwasty, które teraz po tej aktualizacji, która wyszła, no to mają inny kolor, mają kolor zielony, kiedyś to był kolor fioletowy. Teraz mamy kolor zielony. Co spieprzyłem? To spieprzyłem to, że na 45, w sumie na te dwa pola, obydwa to są 40, nie, 45, 46, dobra. Nie zwałowałem i tutaj też nie zwałowałem, a mamy tutaj rzepak, no i rzepak niedługo będzie już w sumie do zbioru. Tutaj też nie zrobiłem tego wałowania na tym obszarze 48, bo no trochę tych pól już mi się nazbierało. Ale te pola są małe. Docelowo pewnie w przyszłości będę chciał jeszcze 53 kupić i powiększyć tutaj to wszystko na takie jedno bardzo duże pole. Nie, bo wydaje mi się, że tak będzie najrozsądniej. Ewentualnie jak nie stać mi będzie na 53, która kosztuje, no troszeczkę kosztuje, bo 140 tysięcy, to 50 sobie będę chciał kupić. Jednak sądzę, że zanim to nastąpi, to przydałaby się jakaś wiata, bo jak widzicie, większość z moich maszyn stoi po prostu pod chmurką. Więc przydałaby się jakaś wiata. Kolejna pewna zmiana, którą tutaj zrobiłem, to dokupiłem sobie troszeczkę więcej kur. Mianowicie tych kur dokupiłem 50 sztukenów, bo stwierdziłem, że no jak mam tutaj te małe kury, no to one będą akurat... Czekajcie, bo to mamy 25? Ile żółtek to się podzieliło? Te są jakby miesiąc starsze. 40 dokupiłem. No dobra, nie wiem, czy mi lisy w nocy podpieprzyły te kury? Co? No dobra, no niech będzie, że tak wyszło. Dwa coś płaciłem, czekajcie, jak sobie wezmę, tak? A nie, no dobra, no to 40 dokupiłem, no ale gdzie są te 40 gospodarstwo? 50, że dorosłych 50 chyba, znaczy nie no. Czekajcie, wejdźmy sobie tutaj. A dobra, tutaj mamy, że mamy te kury 40 sztuk... kur po 7 miesięcy i mamy 20 miesięcy, czyli małe kurczaczki. No i tutaj mamy 20 takich, które już mam dłużej, czyli 8, no i 15 sztukenów po 2 miesiące. Więc troszeczkę tych jajek mi się już tutaj będzie zbierało, co cieszy. Z góry od razu dziękuję, bo jedna osoba tam, chyba Ewa z tego co pamiętam, pisała mi w komentarzu, że właśnie sorgo, ja zapomniałem całkowicie, że sorgo można dawać jeszcze kurom na jako jedzenie. A ja nie miałem właśnie już możliwości w tym roku posiać po prostu pszenicy albo jęczmienia. No i zapomniałem o tym sorgo. Faktycznie właśnie sorgo można było. No i dlatego tam na tamtym polu jest sorgo. Ale w dzisiejszym odcinku co musimy zrobić, to oczywiście usunąć te cholerne chwasty, które nam będą tam przeszkadzać. Tam już wałowanie, wszystko jest zrobione, więc tak na dobrą sprawę zostanie mi usunięcie chwastów i jeszcze raz nawiezienie tam części pola, bo jak sobie nawet zobaczymy na mapę, to całe to pole, ono nie jest nawiezione w 100%, tylko ta część, która była zaorana, jest nawieziona w 100%, więc jeszcze mnie będzie czekało nawożenie tam. Pojadę sobie, wypożyczę opryskiwacz, ponieważ nie mam za bardzo pieniędzy, mam 19 tysięcy. W szklarniach mam ustawioną sprzedaż automatyczną w sezonie letnim. Po sezonie letnim oczywiście wyłączamy sprzedaż automatyczną, bo w zimę i tak za bardzo nie będzie co robić. Także wydaje mi się, że to będzie spoko opcja, jeżeli właśnie w sezonie letnim będę sobie gdzieś tam to robił, kurczę, ta kamera będzie latać. Gdy w sezonie letnim będę sobie to robił na jakiejś tam zasadzie takiej, że będę sprzedawał część tych właśnie produktów na automacie, bo w tych szklarniach też jest ograniczenie. Ewentualnie jak można sobie to uratować, bo tam, z tego co pamiętam, chyba 7,5 tysiąca litrów w szklarni możemy trzymać maksymalnie, więc tutaj warto by było gdzieś tam ewentualnie sałatę ustawić, jak mamy na sezonie letnim, by mielibyśmy zostawić, żeby nam to nie sprzedawało. Ponieważ truskawki i pomidory bardzo szybko by nam zapełniły tą szklarnię. No i bylibyśmy troszeczkę w plecy, bo nie byłoby możliwości tego już więcej magazynowania. Chyba że właśnie jest taka też wiata, która, dzięki której możemy sobie magazynować te wszystkie palety. Ja tą wiatę wam pewnie zaprezentuję, ale gdzieś tam w przyszłości, bo na razie jeszcze jej nigdzie nie postawiłem, bo tu nie ma pieniędzy. A na Baleronie niestety też jakoś tak wyszło, że za bardzo mi tam nie jest na razie potrzebna. Ale pewnie też ją będę chciał postawić, bo taki magazyn zawsze fajna rzecz. Idziemy sobie do sklepu, no i oczywiście co robimy, żeby usunąć chwasty. W ogóle to o chwastach za chwileczkę sobie troszeczkę pogadamy, bo chwasty to
troszeczkę się zmieniła ta cała mechanika z chwastami. Tylko szukam sobie, o jest opryskiwacz tutaj. No ja prawdopodobnie wezmę sobie ten najmniejszy opryskiwacz, bo nie ma co świrować, żebym sobie brał jakiś tam większy, czy z większym zbiornikiem nawet, bo no ten tutaj w zupełności mi pewnie wystarczy. Całościowe właśnie, jeżeli chodzi o wypożyczenie maszyn, no to mamy koszty podstawowe 690 i to jest to, co płacimy teraz. Na dzień płacimy 349, no i na godzinę. Teraz jak sobie to zsumujecie, no to płacicie od razu za pierwszą godzinę i za pierwszy dzień wypożyczenia, więc jeżeli ja go przez godzinę będę wykorzystywał i na przykład jutro miałbym mieć pryskanie chwastów gdzieś tam do południa jeszcze dodatkowo, to mógłbym go sobie śmiało zostawić, nie? Dobra, no to bierzemy sobie ten opryskiwacz wypożyczony. No i oczywiście co potrzebujemy do opryskiwacza, to potrzebujemy środek chwastobójczy. Środek chwastobójczy standardowo, tak jak to było w 19, czyli mamy takiego tanka po 2000 litrów i tutaj ten tank sobie już musimy niestety kupić. Znaczy niestety, no nie ma innej możliwości, no bo tank się zużyje i nie będziemy mieli, jak wiecie... Ej, łysy, czekajcie, czekajcie, patrzcie, łysy. Łysy z brodą, ja pierdzielę. Co to tutaj siedzi? No masakra. W tym ciągniku. Teraz tak, napełnimy sobie opryskiwacz z automatu oczywiście. Tam bałek, żeby się pasował. Dobra, pasuje. No i napełniamy. Nawet tutaj ta czujka, jak widzicie w opryskiwaczu, jeśli chodzi o pojemność, też się przesuwa. Możemy pojechać. Teraz tak, jakie zmiany zaszły, jeżeli chodzi o 22, no to możemy sobie zmieniać szerokość. Z tego co pamiętam, to był chyba Ctrl X albo coś takiego. Zaraz sobie znajdziemy to. Sekcja szerokości. No i na przykład jak już nie potrzebujecie na całym polu, to mamy możliwość zmniejszenia sobie szerokości pracy tego opryskiwacza. Wtedy on będzie pryskał tyle, ile chcemy, a nie te całe 24 metry. Tutaj w tym ciągniku nie mam zainstalowanego GPS-a, bo to kosztuje 15 tysięcy, a ja 15 tysięcy na tę chwilę mam na swoim koncie, więc byłoby to mocno nierozsądne, gdybym sobie zainstalował tutaj GPS-a, zamiast robić na przykład wypożyczyć co jakieś maszyny, czy kupić co jakieś maszyny, czy cokolwiek takiego, więc trochę słabo by to wyszło. Fajnie, że to sorgo jest, bo naprawdę nie miałbym co dawać tym kurom, musiałbym kupować pszenicę. Jeśli mielibyśmy sobie zobaczyć na przykład cenę pszenicy w sklepie dla kur, no, ranie denerwuje. Dobra, mamy worki, mamy ziarno, wapno, pszenica, 1400 i 1400 to jest niestety maksymalna cena za pszenicę, którą tam płacimy. Owiec znowu, widzicie, kurczę, ten owiec jest mega tani, on 1000 litrów kosztuje 1300, a jakbyśmy sobie mieli jechać sprzedać owiec, znaczy na owsie można naprawdę zarabiać, to jest fakt, nie? Bo jakbyśmy sobie poszli teraz tutaj, mamy owiec, gdzie jest owiec? Jest owiec. Mamy na przykład za 1300, więc na każdym 1000 jeszcze sobie w stanie zarobić z tego owsa 300. 10 tysięcy litrów, 3000, 100 tysięcy litrów, 30 tysięcy. Bańka, 300 tysięcy. Więc może się zostać takim, kurde, handlarzem, nie? Że tak powiem. Teraz tak, jeżeli chodzi o chwasty. W momencie, gdy sobie zaoracie pole, chwasty nie wyrastają. Gdy pole jest tylko skultywatorowane, albo nie wiem, jakoś tam inaczej uprawione, umówmy się, że kultywatorowanie to jest talerzowanie, to jest wszystko, bo na takiej samej zasadzie działa ta cała mechanika w grze, no to wtedy te chwasty wam wyrastają. Chodząc na pole, widzicie, że mam teraz na przykład z rozbioru nawierzenie chwasty. No i co mi tutaj zaleca? Zaleca mi tutaj pielnik, ale jak ja sobie wezmę pielnik, to te chwasty i tak jeszcze później mi urosną. Czasami tak jest, ale nie zawsze niestety. Bo to też zależy wszystko od tego, jak pole jest uprawiane. Czekajcie, ja się tu ustawię ładnie, nie mam tego GPS-a tutaj, tak jak mówiłem. No i ten masajek jest akurat bardzo fajny, nie? Więc ja może podniosę troszeczkę, o pyk. Dobra. Teraz tak, jak sobie zaoracie, czyli na przykład możecie też głęboszem to załatwić, to po głęboszu też nie będą chwasty wychodzić, bo głębosz działa, ma bardzo podobną mechanikę do pługu w grze, znaczy to samo spełnia, tylko że inaczej wygląda. No, gra tutaj nie rozróżnia wszystkich poszczególnych maszyn, bo tak jak nieraz rozmawialiśmy na live'ach, że powinno być tak na... Nie, ty miałeś się odpalić. Powinno być tak naprawdę na zasadzie, że głębosz robi zupełnie co innego. Po talerzówce czy tam po czymś też jest inaczej.
Tam mamy, wiecie, gra nam zaleca pielnik, ale to czy my wykorzystamy pielnik, bo jak macie na przykład opryskiwacz, to nie musicie brać pielnika, bo możecie sobie te chwasty opryskać. Chwasty, z tego co pamiętam, obniżają chyba o 10 albo 15% nasze zbiory, więc warto te chwasty usuwać, nie? Bo w sumie nawet możemy sobie zobaczyć, czekajcie. Patrzcie, ja mam teraz tutaj pokazane wzrost zbioru 60%, nie? No ale tutaj jak już chwasty opryskałem, o 10 mi skoczyło. Wyjdę sobie na chwasty, znowu mamy 60%, więc chwasty dają... Jak usuniemy sobie chwasty, no to mamy te 10% więcej. Tam, gdzie nie mam chwastów i gdzie mam nawiezienie 100% i mam zwałowane wszystko zrobione, mam 98% tutaj, no bo gdzieś tam coś się grze nie spodobało po prostu, no i te 2% zostały. One jeszcze oczywiście te zbiory urosną, no i tam powinno być docelowo 100%. Jak nie zrobicie wałowania, no to macie minus 5% i tak to wygląda. Taki troszeczkę odcinek informacyjny dzisiaj też będzie, jeżeli chodzi o chwasty, bo warto też o tych chwastach właśnie pogadać. Często też na live'ach pytacie, jak to z tymi chwastami i tak dalej, nie? Więc no tutaj warto o tym pamiętać, tak mi się wydaje, bo no chwasty to jest jednak coś bardzo ważnego w środowisku rolniczym. No to są tak, wiecie, dlaczego chwasty się usuwa? No bo chwasty duszą wam roślinę, zabiorą wam wodę z tych roślin, które chcielibyście na tym polu mieć. Na przykład będzie suchy rok, a będziecie mieli też chwasty, no i te chwasty będą wam zabierać wodę, więc będziecie mieli jeszcze gorsze plony. Dlatego te chwasty się zwyczajnie pryska. Był też temat poruszany, że no bo jak się pielnikiem przejedzie, to nie widać zbytnio różnicy. Pielnikiem jak przejedziemy, widać różnicę, ale widać taką różnicę, tak jak teraz widzicie, bo opryskiwacz jakby spala te chwasty i one są takie ciemne się robią, nie? Z tego takiego lekko zielonkowatego koloru one się zrobiły takie ciemniejsze. Dlaczego tak się dzieje? No bo opryski działają na takiej zasadzie, że te chwasty zostaną wysuszone. Pielnik działa na takiej zasadzie, że po prostu te chwasty zostaną gdzieś tam wyrwane troszeczkę i też z czasem uschną, ale w trakcie, gdzie jedziemy chmielnikiem, to po prostu znika. Nie usycha, nie widzimy różnicy. Różnicę widzimy tylko taką, że po prostu tutaj nie będzie tych takich krzaczków z tymi chwastami, a na tym terenie, gdzie jeszcze nie przejechaliśmy, te chwasty będą się pojawiały. Także to są takie podstawowe różnice, jeżeli chodzi o chwasty. Ale pamiętajcie, że właśnie warto jest sobie pryskać, bo jak nie opryskacie, no to zawsze te 10% plonów mniej. Przy 100 tysiącach litrów to macie 10 tysięcy litrów plonu z pola mniej, więc to jest całkiem sporo. No i takiej pszenicy, no to macie 14 tysięcy, więc za 14 tysięcy to powiedzmy możecie sobie naprawić maszynę, bo jak wiecie, sama naprawa maszyn w grze jest dosyć droga, niestety. Nadal mieli to naprawić, nie naprawili. Jest jeszcze jakaś modyfikacja, która zmniejsza o połowę te koszty naprawy maszyn, bo serio, troszeczkę przesadzili z tymi kosztami. No i słuchajcie, moi drodzy, jak już sobie wypożyczyliście taki opryskiwacz, z tego co ja zauważyłem, na mapie jest bardzo dużo miejsc, gdzie musimy usuwać te chwasty. Z tym, że pielnikiem usuwanie chwastów jest o wiele wygodniejsze, ponieważ wtedy nie płacimy dodatkowo za środek chwastobójczy. Jeżeli robicie misję na przykład właśnie na usuwanie chwastów, to pamiętajcie, weźcie to też pod uwagę, że musicie zapłacić za środek chwastobójczy, który nie jest jakiś super tani. No i trzeba by było też go wliczyć w koszty. Samo pryskanie to jest dosyć proste, jeżeli chodzi o właśnie zarabianie na tym, bo no tam sobie jedziecie, ustawiacie sobie przeważnie pracownika, nikt tych misji jakoś tam specjalnie nie robi. W momencie, gdy stoi drugi ciągnik, no to tak na dobrą sprawę możemy sobie śmiało zatrudnić go gdzieś tam do pracy, żeby generował nam przychód. To byłoby najbardziej racjonalne z naszej strony. A dopiero w późniejszym etapie, na przykład jak mamy żniwa, nie? Mamy dwa ciągniki, jeden ciągnik i nie mamy słomy. Nie mamy też follow me, więc ten drugi ciągnik tak nie będzie słomy zbierał ani pracował. Ani tam jakiegoś tam, wiecie, cosplaya. Więc tutaj trzeba będzie pamiętać o tym, żeby zagospodarować gdzieś ten czas dla tego drugiego ciągnika. W dzisiejszym odcinku zajęliśmy się chwastami. Myślę, wydaje, że sporo tutaj tematów wam poruszyłem, że warto te chwasty, jak ich nie usuniecie, no to 10% plonu wam pójdzie w cholerę. Czasami trzeba się zastanowić, czy to się w ogóle opłaci, bo na malutkim polu na przykład wypożyczenie tego tego opryskiwacza, jak go jeszcze nie kupiliście, i kupienie samych chwastów może wyjść tak, że
po prostu wyjdzie was drożej niż, niż przychód z tego pola, które byście mieli. No bo powiedzmy, jakbym miał opryskać, wypożyczyć opryskiwacz tylko na pole numer 46, to pole jest tak zarąbiście małe, że ja nie wiem, co musiałbym mieć na tym polu, żeby zgarnąć z niego 2000, no bo tam 1900 zapłaciliśmy za wypożyczenie, nie? No ale tutaj mamy już takie konkretne, duże pole. Ja może w sumie mogłem sobie od razu też tutaj ogarnąć tego gościa od rozsiewania nawozu. Teraz tak, jeśli chodzi o rozsiewanie nawozu, do tej pory miałem wypożyczoną maszynę do rozsiewacza nawozu. Teraz tej maszyny już nie mam. Ale z tego co kojarzę, to chyba mam, kurczę, mam chyba tutaj nawóz. Czy to jest wapno? Nawóz 1000 litrów i 421. No i widzicie, to jest ten problem, bo teraz tak, mam opryskiwacz, nie mam rozsiewacza do nawozu. I co by tutaj trzeba było zrobić? No tak, mam jakby dwie rzeczy do zrobienia. Mogę albo do tego opryskiwacza kupić sobie bańkę z płynnym nawozem, co też nie będzie głupim pomysłem, bo wtedy nie będę musiał wypożyczać rozsiewacza. Zaraz zobaczymy, ile nas będzie kosztował najtańszy rozsiewacz do nawozu, bo może wyjdzie tak, że będzie nam się opłaciło bardziej wypożyczyć ten najtańszy rozsiewacz do nawozu, niż kupować nowy, znaczy niż kupować właśnie bańkę 2000 litrów z płynnym nawozem. To jeszcze sobie może zrobimy tam nawożenie na tym odcinku, bo dosyć króciutki wyszedł, więc jeszcze nawieziemy sobie. Tam na części pola, gdzie nie było zaorane, bo tam, gdzie była trawa i jest zaorane, no to mamy jakby już mieliśmy już jeden poziom nawiezienia. Ja sobie zrobię tak, żeby nie mieć dwóch baniek, napełnimy sobie tutaj resztę. Nie wiem, czy mi starczy. A, no i tak dupa. Dobra, to mamy zrobione tak. Teraz do sklepu musimy iść, to przeanalizować troszeczkę, nie? Bo tutaj jakby ważne jest to, żeby nie wydawać pieniędzy niepotrzebnie. Najtańszy rozsiewacz do nawozu, wypożyczenie, będzie go kosztowało 1275. Jak sobie weźmiemy płynny nawóz, 3000. Więcej kasy stracę. Finalnie mogłoby wyjść tak, że to mi się bardziej będzie opłaciło, bo i tak pewnie nie stracę całej tej bańki, ale na tą chwilę pieniędzy mi jest troszeczkę więcej potrzebne. To zrobimy zwróć. Tyk. Tutaj damy tak i damy wypożycz. Na wypożyczanych maszynach też da się ujechać, także spokojnie, tylko pamiętajcie, żeby tych maszyn, na przykład właśnie, o, jak mam nawożenie, to ja te maszyny w sezonie letnim będę trzymał. Znaczy w sezonie, kiedy będę miał nawożenie, tak? Albo taki opryskiwacz też można sobie było zostawić, tylko że ja już tego opryskiwacza w tym sezonie nie będę potrzebował. Ewentualnie mogę zrobić tak, że sobie znajdę jakąś misję, tak żeby mi się na przykład wypożyczenie tej maszyny zwróciło. I ta maszyna też mi się będzie wtedy, wiecie, jakoś tam inaczej kalkulować. Dobra, ja już sobie załadowałem ten swój rozsiewacz do nawozu. Teraz słuchajcie, tak jak mówiłem o tej szerokości roboczej, jak widzicie w lewym górnym rogu w menu pomocy mamy, teraz nam się zmniejsza i teraz powiecie, Karol Magic, jak ty to robisz? No bardzo łatwo to możecie sobie sprawdzić, moi drodzy. Pamiętajcie, że zawsze macie ustawienia w meniku i tutaj mamy, czekajcie, mamy, zmniejsz szerokość roboczą. No i mamy, zmniejsz szerokość roboczą, Ctrl Z, sobie zmniejszamy, nie? Mamy 18 metrów, 15 metrów to jest minimalnie, no i 42 metry to tutaj mamy maksymalnie. Ja sobie skoczę na 42 metry, bo wydaje mi się, że jednym przejazdem będę w stanie prawie to załatwić, tak mi się wydaje. Może nie, może trochę przesadziłem. Na w tej nazot załatwimy raczej. 42 metry? Cholera. A nie, jednak zobaczcie. Większe pole mam niż się spodziewałem tak naprawdę. No tutaj by się już przydał ten GPS-ik. No jest fajna sprawa z tym GPS-em, kurde, bo ciężko jest tak wyliczyć. No jak się zastanawiam, jak ktoś nie ma GPS-a, nie? To jak taki rolnik to sobie jest w stanie wyliczyć? No kurde, nie da się tego tak wyliczyć, nie? Chociaż gdyby była ta minimapka, tak jak była w tym, w precyzyjnym farmingu, że ona była aktywna i pokazywałaby nam na mapie, jak szeroko rozsialiśmy, no to to był mega plus. No, ale że nie pokazuje, no to
jest mega minus, no co zrobić, tak? Moi drodzy, jeżeli chodzi o nawożenie, no to tak sami jak widzieliście, możemy sobie to też jeszcze zobaczyć właśnie. Mamy tutaj 50% nawożenia, w rozbioru mamy 65, a tutaj gdzie będziemy mieli już tak, pasty usunięte i wzrost zbioru, zobaczcie ile nam skoczyło, nie? 90. Także to drugie nawożenie dało nam 35%, dobrze mówię? Nie, 90, no to 20, 25 nam dało. Także no warto tutaj, dwa razy nawożenie daje nam 50%. Dodatkowo wszystkie inne, usuwanie chwastów, zaoranie pola, co tam jeszcze mamy, mulczowanie, wałowanie, no to to daje nam też właśnie całkiem spory ten. Kamienie nie mają wpływu na zbiory, kamienie mają wpływ na maszyny. Jak nie będziecie zbierać kamieni, to maszyny będą się bardziej psuły, częściej, może tak, niż normalnie. Z tego co wiem, Anton chyba robił odcinek i porównywał, jak szybko mu się maszyna na polu zepsuła z kamieniami, jak szybko mu się maszyna psuła bez kamieni, no i koszty naprawy. No jeżeli chodzi o koszty naprawy, to są tutaj holendarne ceny za te naprawy, więc czasami chyba bardziej warto jest sobie zebrać te kamienie. Jak sobie już je pozbieracie, to też w modyfikacjach jest taka fajna kruszarka, dzięki której te kamienie możecie przerobić sobie na wapno. Wtedy macie też dodatkowo wapno, albo możecie to wapno sprzedawać. Z tego co kojarzę, to tam nawet na tym wapnie możemy troszeczkę zarobić. Więcej informacji dowiecie się u mnie na live'ach. Pamiętajcie, na które też właśnie bardzo serdecznie Was zapraszam. Jeszcze raz przypomnę Wam, moi drodzy, o zostawianiu łapeczek w górę i subskrybowaniu kanału, bo to mi pomaga i oczywiście mnie do tego motywuje. Teraz możemy sobie na przykład zmniejszyć tą szerokość, bo no jak zobaczymy, to się je za szeroko. No i teraz było tak na styk. Jak on teraz się je węziej, to też mniej tego nawozu powinien zużywać. Teoretycznie. Trzeba to było też sprawdzić, bo Giantsowi nie można ufać pod tym względem, niestety. No cóż, trzymajcie się, pozdrawiam, do następnego. Hej, hej, mam nadzieję, że nie przejęliście się za bardzo w święta.